Witamy serdecznie w kolejnej odsłonie programu Muzykomaniak. Jeśli boicie się, że zarazicie się od nas świńską grypą, nie ma się czego obawiać, bo jedyną rzeczą, którą możemy was zarazić, to najlepsza muzyka w mieście. Dobra porcja dobrej muzyki i lokalnych artystów. Zapraszamy. Dzisiejszy program będzie trochę połowiczny, bo w połowie nakręcony w klubie pod Muzami, a w drugiej połowie nakręcony w plenerze. Euro Piknik. Między innymi. Lubińskie prezentacje artystyczne, czyli Lupa. Po raz kolejny. Fajne wywiady, wywiad między innymi z Me, Myself and I i wokalistą, co się zowie, Mezaja. Zapraszamy, oglądajcie Muzykomaniaka, bądźcie z nami przed swoimi odbiornikami. Do końca programu, do samiutkiego ostatniego napisu. Newsy. Nie wiecie, co zrobić ze swoim wolnym czasem 9 maja w sobotę, to przyjdźcie do Centrum Kultury Muza, tutaj do kawiarni. Będzie odbywała się kolejna Lupa, czyli lubińskie prezentacje artystyczne, w których udział wezmą zespoły nasze, stąd z Lubina i z okolic. Zapraszamy was wszystkich serdecznie na Lupę 9 maja, ale poza tym ale 9 maja... to nie wszystko, bo na lubińskich błoniach, dobrze znanych nam lubińskich błoniach, wystąpią dobrze znani nam piosenkarze, wokaliści i wokalistki, między innymi Katarzyna Cerekwistka, rockowy na kolana. Katarzyna Cerekwicka, zespół Perfect i ten zagraniczny September, a okazja do tych koncertów jest taka, że powstaje pewna galeria, o której pewna część osób pewnie wie, nie zapomniałem się. Tak, uczczą to tutaj zebrani, czyli ludzie, którzy czekają na otwarcie galerii, uczczą to w sposób muzyczny. Co jeszcze? 16 maja w klubie pod Muzami zespół The Positive i finalista z programu, jednego z pewnych programów lansujących stacji, której nie możemy powiedzieć, Mateusz Krautwurst. Tak. Wybitny piosenkarz, solista, zagra z zespołem The Positive. Mieliśmy tutaj wcześniej relację z zespołem Medlow, gdzie Łukasz Damrych jest pianistą, klawiszowcem i całym jakby inżynierem dźwięku całej tej machiny. I wspólnie razem z Mateuszem Krautwurstem 16 maja w klubie pod Muzami zagrają koncert z The Positive. Zapraszamy, bo to będzie naprawdę solidna porcja dobrze przygotowanych dźwięków. Specjalnie dla was. Mam coś jeszcze. Imprezą, której nie powinno się przegapić, jest impreza 23 maja, także tutaj w klubie pod Muzami. A jest to między innymi Tomasz Bura, a także jest to pianista, a także jego przyjaciel Tomasz Kupiec. Jest to dwóch muzyków, którzy dają tak dobry jazz, że nie chce się wstawać z miejsca, tylko słuchać i słuchać i słuchać. Przed Państwem Mezajach, wokalista Natural Dreadkillaz opowie, co się działo podczas koncertu, a to, co się dzieje po koncercie, widać doskonale za nami. Witam Cię, Mezajach. Witam wszystkich. I powiedz, co się działo, jakie numery zagraliście? No, to był mój solowy projekt. Zagraliśmy większość numerów z mojej teraz płyty, która wyszła we wrześniu, Ludzie Prości. Wersja są systemowa, mamy też żywy skład, w którym też normalnie jeździmy w trasy. Co mogę powiedzieć? Mój brat jest DJ-em, więc z nim się nigdy nie rozstaje. Nieważne, czy Natural Dreadkillaz, czy Mezajach, zawsze jesteśmy razem. Dwie dziewczyny. Słuchaj, powiedz mi, bo ty jesteś stosunkowo młodym człowiekiem, podobnie jak ja. Jak ty to ogarniasz? Bo ty masz groupies, widzimy to za nami. Ty masz groupies, jak ty to ogarniasz? Nie wiem, podrywasz takie młode kobiety na swój fame tak zwany? Nie. Mam dziewczynę. Jestem z nią szczęśliwy, nie podrywam młodych kobiet na koncertach. Mówi przed kamerą oczywiście. Słuchaj, jakie plany na przyszłość? Chodzi o plany muzyczne. No na pewno druga płyta Natural Dreadkillaz, teraz właśnie ją robimy. Kiedy możemy się spodziewać? Na jesień. Na jesień myślę, że się uwiniemy. Trochę dużo roboty przy niej. Nagrywamy ją z naszym zespołem Rhythm Bandits. Teraz siedzą chłopaki we Wrocławiu, coś tam pewnie dziergają. I co? Oprócz tego na pewno drugą solową płytę będę robił. W tym momencie zbieram materiał, w sumie już jest zebrany, tylko na razie wszystko po kolei. Najpierw Natural Dreadkillaz, potem
kolejne produkcje. Możemy. W tym czasie na pewno jeszcze mam nadzieję, że w ciągu jakiegoś miesiąca mixtape mojego brata Paxona, tak zwany Paxtape. Możemy się tego spodziewać. No. Możemy się spodziewać waszych koncertów no, na wiosnę, czy może już jakieś płyty teraz na wiosnę, na wakacje chciałem powiedzieć. Na wakacje wydacie coś? No na pewno będzie ten Paxte przed wakacjami, a zaraz po wakacjach myślę, że druga płyta NDK. Tak mi się wydaje. Dzięki wielkie. Przed Państwem na tle szalejących nastolatek mówił Mezajach. No i dzięki wielkie w takim razie. Dziękuję też. Elektroakustyczne trio Me, Myself and I, które dziś wieczór było absolutną nowością dla wszystkich, którzy przyszli na Europiknik. Zaraz obok mnie Michał Majeran, dalej Magdalena Pasierska, Izgaz, zwany też żywą chodzącą perkusją przez jednego z dzisiejszych słuchaczy. Słuchajcie, bo dla wielu jesteście, będziecie po dzisiejszym koncercie, przynajmniej dla społeczności lubińskiej, będziecie kompletnym zaskoczeniem. To była, no to jest dla niektórych to będzie nieporozumienie, jak można robić muzykę bez użycia instrumentów. W skrócie, dla tych, którzy was nigdy nie słyszeli, skąd wy się wzięliście, skąd ten pomysł, co was połączyło w ogóle i powstało Me, Myself and I. Kto mi odpowie? Pomysł jest z głowy i z serca. Natomiast w gruncie rzeczy mogłoby się wydawać, iż to jest bardzo prosty pomysł, ponieważ jest to pomysł na muzykę skoncentrowaną na takim instrumencie, jakim jest głos właśnie. A więc jakby zawęziliśmy sobie bardzo, zredukowaliśmy sobie świat muzyczny do akurat tego instrumentu, którego eksploracja jest po prostu absolutnie olbrzymia. I okazuje się, że można bardzo, bardzo dużo, co najmniej bardzo, bardzo dużo zrobić głosem. Ja słyszałem takie opinie, przynajmniej niektórym ludziom wydawało się, jak was słuchali, że to jest taka nowoczesna wersja bardzo młodzieżowej Urszuli Dudziak w trzech postaciach. Ile w tym jest prawdy? Ile, Michał? Inspirujecie się Urszulą Dudziak? No myślę, że jest w tym trochę prawdy, ale mniej więcej promil prawdy. To znaczy, myśmy nie słuchali Urszuli Dudziak wcześniej. Znaczy, to nie jest bezpośrednia inspiracja na pewno. To jakby trudno, nie można zapomnieć o Urszuli Dudziak, śpiewając w ten sposób, w jaki my śpiewamy i tworząc muzykę poprzez głos. I to jest jakby oczywiste, że odnosimy się do niej, ale bardziej pośrednio niż bezpośrednio. Ja bym chciał zapytać Zgasa, jak on to robi, że tak to robi? Tak bym zadał pytanie. Magda, podasz mu mikrofon? Jasne. Jak ty to robisz? No wiesz co, nie wiem, no tak obo. Otwieram usta i wychodzi mi... No, no i tyle, no co tu więcej gadać. To mało, jeszcze coś ci tam wychodzi? No czasami jeszcze... Co ci jeszcze z buzi wychodzi? Nic innego. Język. A wyjdzie wam coś teraz? Teraz nam nic nie wyjdzie, ja bo... Ja daję wam 30 sekund na przykład. Fajnie, dzięki. Błagam was na kolanach. Dzięki. Błagam was na kolanach. Nie, nie, nie. Jest bardzo miłe. Ja wiem, że jesteście po koncercie. Nie ma sensu nas błagać, słuchaj. My nie, 30 nie sekund dosłownie. Rzeczy, wiesz, nie robimy takich rzeczy. To jest niemoralne, nieestetyczne. To tak jakbyś poprosił dentystę o to o, na imprezie. Żeby rwanie zęba. Tak, no. Słuchaj, nie robimy. Właśnie skończyliśmy koncert. Słyszałeś, fajnie było, nie? Macie fragmenty, więc możesz puścić. To mnie zagiął. Jeśli chodzi o to, co my robimy, no to po prostu idea jest taka, że robimy to używając głównie ludzkiego głosu, czyli sterujemy nasz... All from the mouth. Dokładnie, all from the mouth. Słuchajcie, powiedzcie mi, jak wy ćwiczycie głos? Wy się spotykacie w trójkę, czy...? Nie, spotykamy się tylko we dwójkę. I czasami jeszcze przyjeżdża z gaz. Nie, tak poważnie. Oczywiście spotkamy się we trójkę, mamy próby, ćwiczymy głos tak, jak się normalnie ćwiczy głos, czyli śpiewamy po prostu akustycznie, bez użycia mikrofonów. Potem bierzemy mikrofony, zaczynamy próbować różnych brzmień, różnych efektów. No i dochodzimy do tego, co słyszałeś. Po prostu eksperymentujemy, ale też w głowie mamy jakiś obraz tego, co byśmy chcieli zrobić i tak właśnie to wychodzi. Mam ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie. Słuchajcie, wy się wszystkich utworów uczycie na pamięć, bo czy waszą muzykę da się zapisać w systemie notacji nutowej na przykład? Tak, właśnie na tym WIT polega, że dokładnie tą notacją się posługujemy. No całe nasze, wszystkie nasze utwory są zapisane zgaz, w nutach. Robi perkusję, tak, i wy zapisujecie. Tak, Zgaz, który też już umie nuty, ma wszystko rozpisane w nutach. My mamy na próbach nasze nuty i jesteśmy otoczeni nutami, śpimy z nutami, mamy kołdry w nuty, jemy.
A tak poważnie, no mamy zapisane utwory w nutach, chociaż szczerze mówiąc to nie są aż takie w tej chwili dla nas, można powiedzieć, rzeczy skomplikowane, żebyśmy ich nie byli w stanie zapamiętać. One są po prostu przez nas tak, jak gdyby my się tak z nimi identyfikujemy, że my je naprawdę, ponieważ tworzymy je od zera, że my naprawdę pamiętamy, to nie jest aż tak... Pamiętamy tą formę podstawową, ale między nią się jakby też dużo dzieje takiej wolnej improwizacji, która jest jakby jest niepowtarzalna z koncertu na koncert, z próby na próbę. Dokładnie, to jest po prostu też częściowa improwizacja, więc tak naprawdę jest jakaś generalna forma. Tematy główne utworów są zapisane w nutach, wszystko jest przez nas opracowane, ale później już dajemy się ponieść i robimy trochę freestylu. Nie, trzymaj, dobrze ci idzie, bo mam ostatnie pytanie. Dobrze. Co teraz z wami? No teraz ja myślę, że pójdę do samochodu. Aha. A tak na zaraz z wami, za kilka miesięcy będzie płyta? Aha, więc za rzeczywiście kilka miesięcy wychodzi płyta, właśnie nagrywamy, siedzimy w studio i właśnie nagramy. Mniej więcej tak to wygląda. Tak nagrywamy płyty. Ja to ja robię dym, 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 coś tam warto. Więc nasza płyta po prostu w tej chwili powstaje, pracujemy nad nią. Jesteśmy w studio właściwie 8 dni w tygodniu i cały czas nagrywamy, właściwie nawet jak śpimy, to nagrywamy, wymyślamy. No i w ten sposób powstaje nasza płyta. Troszkę się kiwamy też czasami. To ja tym falującym akcentem zakończę wywiad z Me, Myself and I. Kto nie był, ma czego żałować i miejmy nadzieję, że już niedługo usłyszymy ich ponownie. Dziękuję pięknie za wywiad. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki. Oto przed wami, drodzy telewidzowie, kolejna edycja już chyba znanej Lupy, czyli lubińskich prezentacji artystycznych, w której tym razem swoim kunsztem i talentami muzycznymi zaszczycili nas tacy artyści i muzycy jak Simple Duo, Kabaret Rybosomy, Elżbieta Łuszczakiewicz, Marcel Lelo i rapowy skład Allegoria, a na dodatek ekipa z Dance Out i dancehallowy Junior Mick. Simple Duo, czyli kwartet doskonałych i doświadczonych muzyków, którzy od lat bawią naszą lubińską publiczność, a na czele tej grupy stoi Andrzej Osowski, gitarzysta i opiekun młodych i zdolnych ekip, które pod jego okiem mają próby w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie. Kabaret Rybosomy, działający w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Lubinie, w autorskiej piosence pod tytułem Po prostu Kaziu. Tekst Michała Elwisa Nadolnego do muzyki zespołu Phil wykonał wspólnie z Irkiem Staroniem. Elżbieta Łuszczakiewicz, która zaprezentowała się w dwóch znanych kompozycjach Nory Jones i Antonio Carlosa Jobima. I kolejno Marcel Lelo, wokalista studia piosenki AMA, Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie, który świetnie poradził sobie z piosenką Na zły czas, Sochackiego i Wiórkiewicz. Następnie zobaczyć można było również rapowy skład Allegoria, który został stworzony przez dwójkę przedstawicieli tego gatunku, Demona i Pusiego, którzy na swoim koncie mają już dwa nagrane albumy, My to znamy i Druga brama. A pomiędzy występami solistów mogliśmy przyjrzeć się z bliska grupie tanecznej Dance Out z MDK-u, która czerpie swoje inspiracje z korzeni tańca breakdance, który upatruje się w spontanicznych, improwizowanych występach Jamesa Browna w końcu lat 60. I Junior Mickey, lubińską ekipę tworzącą muzykę dancehall pochodzącą z Jamajki. Owa grupa obecnie pracuje nad drugim swoim albumem, Prawda czy Fałsz, z którego większość utworów usłyszeliśmy na tej lupie. Na scenie Juniorowi Mickey towarzyszy Mista Beast. Te i inne koncerty wszystkich uczestników kwietniowej lupy doskonale świadczą o tym, że i ta edycja artystycznych prezentacji nie obniżyła poziomu poprzednich występów. Pytaniem, na które ludzkość od zarania dziejów szuka odpowiedzi, jest być czy nie być. Dla nas ostatnie prawie 20 minut było bytem. Teraz na tydzień czasu odchodzimy w niebyt.
ale wrócimy do Was za tydzień. W byt. A Wy razem z nami w tym bycie bądźcie już za tydzień w kolejny czwartek. O tej samej godzinie. Muzykomaniak. Jest nam bardzo, bardzo smutno, czego wyrazem jest właśnie tutaj kolega. Jest nam tak smutno. Musimy się z Wami rozstać. Żegnamy Was. I mam nadzieję, że spotkamy się już za tydzień w kolejny czwartek. W kolejnym programie Muzykomaniak. Maniek, do widzenia. Bo dobrze, mogliśmy. Nam bardzo, bardzo smutno, że musimy się z Wami już niestety rozstać. Ale nie bójcie się, bo za tydzień, w kolejny czwartek, znowu na tym samym ekranie, na którym dzisiaj nas oglądaliście, możecie oglądać nas za tydzień. Muzykomaniak.